wcześniej zdobyliśmy wicemistrzostwo, więc chcieliśmy to dalej ciągnąć. Wspólnymi siłami osiągnęliśmy ten sukces. Każdy chłopak mały ciężko trenuje po to, żeby kiedyś zdobyć to mistrzostwo. Zaczęliśmy rok remisem chyba u siebie z Ruchem Chorzów. Za chwilę przyjechała Legia. To spotkanie się ułożyło fatalnie dla nas. Na dzień dobry dostaliśmy bramkę, później czerwona kartka. Ciężko było nam cokolwiek zrobić. Traciliśmy 4 bramki. Takie mecze nas nie załamywały. Przełomowym momentem był mecz z Krakowią. Wygraliśmy 3-0 i od tego momentu już wszystko wróciło na swoje tory. W pewnym momencie kibice zaczęli wariować, cieszyć się, ponieważ dowiedzieli się, że Legia przegrywa na Lechii Gdańsk 1-0. A my w tym momencie prowadziliśmy już z Jagiellonią i byliśmy na pierwszym miejscu w tabeli. I to po tym meczu się okazało, że wszystko od nas zależy, czy będziemy mistrzem, czy nie. Wiedzieliśmy, że ławka z nami żyje, że trybuny z nami żyją. Fantastyczna atmosfera, kibice ze sobą żyją w zgodzie. Kibicowali nam i Wiśle. To może być jedyna szansa na to, żeby w swojej przygodzie z piłką zdobyć to mistrzostwo. Była duża presja z naszej strony. Wychodząc na boisko, to już pierwszy gwizdek. Wtedy już się człowiek nie kalkuluje, tylko za wszelką cenę musi zrobić wszystko, żeby ten mecz wygrać. Był rzut wolny. Świetne dośrodkowanie i... Rok Elsner strzelił bramkę w końcówce spotkania, kiedy młody zawodnik Wisły wszedł i praktycznie prawie strzelił bramkę. Minimalnie minęło to i gdybyśmy zremisowali, cały, można powiedzieć, sezon ległby w gruzach, ale się udało. To były wielkie emocje. To dopiero po kilku dniach do człowieka dociera, co zrobiłeś, co zrobił zespół, zapisałeś się w historii klubu. Nie każdy może dotknąć tego pucharu, tego medalu. Nie ma takiego zaszczytu zdobycia Mistrzostwa Polski.